Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obierz sobie dysocjacji metyloaminy w jej 40% wodnym roztworze o gęstości 0,9 g na cm sześcienny. Stała dysocjacji melatoniny wynosi KD. No, dość nietypowo. Mamy obliczyć stopień dysocjacji, czyli musimy tutaj wyliczyć alfę. I co my tutaj mamy? Mamy 40% roztwór, czyli stężenie procentowe. Mamy gęstość, czyli D. No i mamy jeszcze KD. OK. No to tak, żeby tutaj to jakoś ogarnąć. Na stężenie procentowe jest wzór. Masa substancji, masa roztworu razy 100%. Czy my tutaj coś mamy? Nie. Więc tutaj totalnie ten wzór nam nic nie daje. Zapiszmy sobie zatem wzór na... No, na KD to musimy dopiero to wyliczyć. Ale, bo mamy dwa wzory, potem w zależności, czy to będzie ten uproszczony, czy też nie. Ważne jest to, że w jednym i w drugim mamy tutaj C, czyli stężenie molowe. A wzór na stężenie molowe, który zawiera w sobie stężenie procentowe i D, wygląda następująco. No to już prawie wszystko mamy. Jeszcze do wyliczenia zostaje nam masa molowa tego wzoru, czyli CH3NH2. I ona tutaj będzie nam wynosić 31 gramów na mol. Ok. Tylko, że stężenie molowe to jest mol na decymetr sześcienny. A my tu mamy centymetry. Więc wymnażamy to razy 1000 i mamy teraz 900 gramów na decymetr sześcienny. Dlaczego razy 1000? Bo znajduje się to w mianowniku. Bo tak normalnie to dzielimy, tak? Przez 1000, jak mamy zamienić na decymetr sześcienny, jeżeli on znajduje się w mianowniku, no to robimy odwrotność, czyli tutaj mamy wtedy 1000, czyli jak odwrócimy, to razy 1000. Teraz już wszystko mamy. 40%, 900, 100%, 31 gramów na mol. Tam się oczywiście skraca, to również, tu nam się jeszcze skrócą zera. Wymnażamy górę, dzielimy z dołem i mamy 11,6 mol na decymetr sześcienny. No to teraz wracamy do tego, co mówiłam wcześniej, że mamy dwa wzory. Jeden jest uproszczony, drugi nie. Musimy tutaj rozstrzygnąć, czy mamy słaby, czy też mocny elektrolit. Jak to robimy? Bierzemy stężenie, no w naszym przypadku jest to stężenie molowe, KD. Jeżeli ta wartość nam wyjdzie powyżej 400, to znaczy, że możemy tutaj korzystać z uproszczonego wzoru prawa rozcieczy Ostwalda. Jeżeli nam wyjdzie mniej, no to z tego trudniejszego. Dobra, no to mamy 11,6 na to. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy 4, to znaczy, że mamy 4 miejsca po przecinku. Jeszcze to, no to mamy 5 miejsc po przecinku. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte.
dzielimy teraz to sobie i otrzymujemy 26 976, czyli oczywiście wartość, która jest znacznie większa od 400, czyli możemy tutaj korzystać z tych uproszczonych wzorów. Przechodzimy w końcu do tego, że mamy obliczyć stopień dysocjacji, czyli chcą od nas alfę. Wzór na alfę to jest pierwiastek KD na C. Dobra, te KD to sobie już wpisujemy to. 0,0043 na 11,6. Dzielicie to sobie, to co Wam wyjdzie potem. Klikacie pierwiastek na kalkulatorze i otrzymujemy tutaj 0,0061 i zamieniamy to na tutaj oraz 2, 3 miejsca przesuwamy przecinek, czyli to jest 6,1 razy 10 do minus trzeciej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.